Niezwykle pożyteczną akcję pod nazwą Dzień Dawcy Szpiku zorganizowała w środę 20 marca społeczność Zespołu Szkół imienia księdza Józefa Tischnera w Dobczycach. Akcja Nie bądź obojętny, podziel się życiem, zorganizowana we współpracy z Fundacją DKMS, jest już drugą akcją organizowaną przez nas. Uważamy, że trzeba i warto pomagać, a zatem uwrażliwianie na tę problematykę jest dla nas tutaj szczególnie istotne. Dzisiaj odbywają się prelekcje przeznaczone dla uczniów pełnoletnich, ale także dla osób, które są spoza naszej szkoły, z Dobczyc i z okolic. I na tych prelekcjach uczniowie dowiadują się o problemach związanych z transplantologią. Wokół tej tematyki narosło bardzo dużo mitów, a sądzimy, że problem jest tak ważny społecznie, że trzeba i warto o tym mówić, nagłaśniać i zachęcać do tego, żeby pomagać innym ludziom, bo to jest chyba najważniejsze. Trzy sposoby rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku przedstawił Rafał Młodzikowski z Fundacji DKMS Polska. Można się zarejestrować albo na Dniach Dawcy. Taki Dzień Dawcy jest organizowany dzisiaj w Dobczycach. Wypełnienie formularza, zrobienie sobie wymazu ze śliny. Drugi sposób to jest taki, że można zarejestrować się wchodząc na stronę www.dkms.pl, zarejestrować się poprzez internet. My taki pakiet rejestracyjny wysyłamy na adres domowy, więc można to w warunkach domowych wypełnić formularz, zrobić sobie wymaz ze śliny z wewnętrznej strony policzka i nam to odesłać. Trzeci sposób to jest taki, że organizujemy również Dni Dawcy, gdzie pobieramy 4 ml krwi. Te akcje są organizowane w całej Polsce, także możliwości jest dużo. Jeżeli ktoś znajdzie w sobie taki sygnał, że warto się zarejestrować, to to zrobi, bo to jest proste i łatwe. Uczestnicy zostali również poinformowani o wszelkich procedurach, jakie obowiązują dawców szpiku kostnego. Po oczywiście uprzednich badaniach, które mają na celu dokładne przebadanie dawcy i stwierdzenie, czy ona tego nadawcę się nadaje, czy nie ma jakichś w sobie, nie nosi w sobie czegoś, co może go z tego dawca wykluczyć. W klinikach, z którymi mamy podpisane umowy, to są Gliwice, Poznań i Warszawa, następuje przeszczepienie i tych przeszczepień są dwie metody. Najczęściej ludzie się nie rejestrują jako potencjalni dawcy, bo się tego boją. Bo się boją bólu, bo się boją cierpienia, bo się boją tego, że ktoś im będzie igłą maderował po kręgosłupie, mówiąc kolokwialnie. Tak nie jest. Pierwsza metoda w 80% stosowana to jest separacja komórek macierzystych z krwi obwodowej. Wygląda to jak autotransfuzja, dwa wkłucia. Krew krąży, a taka specjalna maszyna wytrąca z niej komórki macierzyste. Zabieg nie wymaga hospitalizacji, trwa od 3 do 4 godzin. W drugim przypadku to jest związane ze znieczuleniem ogólnym, żeby nie bolało. W związku z tym takie są procedury w szpitalu, że trzeba się dzień wcześniej położyć, dzień później się z tego szpitala wychodzi. I dwóch lekarzy wkłuwa się w takie dwa dołki nad linią pupy. I z talerza kości biodrowej pobiera się około 5% szpiku, który mamy w organizmie. On się regeneruje w czasie od 1,5 do 2 tygodni. Pupa trochę potem może ćmić przez 2-3 dni, no nawet bólem tego nie można nazwać, ale ćmieniem. Także obie te metody pokazują, że bardzo niewiele trzeba poza otwartością i takim bardziej otwartym sercem na drugiego człowieka, żeby uratować czyjeś życie. Podczas dobczyckiej akcji Chęć Pomocy Chorym na Białaczkę poprzez rejestrację w bazie dawców szpiku zadeklarowało ponad 80 osób. Czy wiesz, że możesz podarować komuś szansę na nowe życie? Cały sekret tkwi w tej pałeczce. Poświęć kilka sekund, a może to właśnie ty staniesz się bliźniakiem genetycznym. Co godzinę ktoś dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi, czyli białaczkę. Życie tych pacjentów mogą uratować komórki macierzyste od zgodnego genetycznie dawcy. Jednak odnalezienie odpowiedniego dawcy nie jest proste. Większość z nas posiada gdzieś na świecie bliźniaka genetycznego. Kogoś o praktycznie identycznym kodzie genetycznym jak my. Dla pacjenta odnalezienie zgodnego dawcy może być kwestią życia lub śmierci. Aby dać komuś szansę na nowe życie, wystarczy pobrać wymaz z wewnętrznej części policzka. Pobranie wymazu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego pozwoli zarejestrować cię jako potencjalnego dawcę komórek macierzystych. Nigdy nie wiadomo, czy nie zadzwoni do ciebie telefon z informacją, że zostałeś dopasowany jako dawca. Jeśli jednak tak się stanie, wówczas dowiesz się, że to właśnie ty możesz dać komuś szansę na nowe życie. Każdego roku coraz więcej dawców oddaje szpik lub komórki, dając szansę na nowe życie. Jednak naszą misją jest odnaleźć dawcę dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia. Ponieważ liczy się każdy. Nie zwlekaj. Zarejestruj się już dziś jako potencjalny dawca szpiku. Wejdź na www.dkms.pl i zamów pakiet rejestracyjny.